Wykonuję to nagranie, aby pokazać problem nękania w przestrzeni internetowej przy użyciu wszystkich możliwych nowoczesnych technologii, ale głównie internetu. Mechanizm jest zawsze taki sam. Jest jakaś grupa oprawców, która chce wykorzystać, zniszczyć ludzi, albo których zna, a co gorsze, ludzi, których nie zna. O tym będzie to nagranie. Najpierw pokażę to, co znalazłam już kilka miesięcy temu, w listopadzie 2017 roku, podczas szukania jakiejś pomocy na temat mojej sprawy. Znalazłam coś na portalu wykop.pl. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, pomimo że jakieś 2 lata temu założyłam konto na wykop.pl, dramatycznie szukając pomocy, jakichś wskazówek lub źródeł w mojej sprawie, to portalu tego nie używałam. Weszłam tam chyba tylko raz. Natomiast te materiały, które znalazłam w listopadzie 2017 roku, są dostępne nawet bez logowania na ten portal. Chodzi o włamywanie się do masowe, wojeryzm, podglądactwo z podtekstem seksualnym jest obecnie patologią i plagą nałożoną już na normalne zwyrodnienie, które jest obecne na przestrzeni wieków, czyli poniżanie kobiety. Natomiast na moment obecny, przy użyciu najnowszych technologii, przy użyciu włamań, dostępnych już właściwie dla każdego, kto tylko chce, jest to już plaga, która prowadzi do niewyobrażalnych tragedii. Okropna tragedia będzie pokazana w środku tego materiału, do jakiej doprowadzili nękający inni niż bohaterowie tego artykułu, tego materiału. Znalazłam wtedy na wykop taki link, który pokazywał, jak osoby zbierają się najpierw na wykop.pl, pod jakimś postem organizują się po to, aby wspólnie i w porozumieniu dokonywać włamań na kamery internetowe domowe, jak również w różnych zakładach pracy, typu w zakładach fryzjerskich i różnych urzędach. Włamanie to polega na tym, że po pierwsze włamują się na te kamery, po drugie, ponieważ te kamery, jeśli są podłączone z Wi-Fi, czyli jeśli są podłączone internetowo z siecią. Nie dotyczy to kamer, które są prowadzone przez kabel i nie są podłączone do Wi-Fi. Natomiast teraz prawie nikt nie zwraca na to uwagi, myśląc, że jest bezpieczny. W sieci tymczasem nie jest. Najpierw się włamują, później puszczają z tych kamer, z ich głośników różne dźwięki. Co może doprowadzić? Włamują się także osobom starszym. Wszystkim. Śmieją się z osób starszych, które podsłuchują, którym włączają dźwięki, na przykład w środku nocy. Pokazują print screeny. Pokazują także to publicznie na YouTube. Ogląda to masa, bardzo wiele osób. Z jakiego powodu? Po co? Po co i kogo interesuje podglądactwo cudzych domów, osób w różnych intymnych sytuacjach, jeśli nie mają żadnych podejrzeń, że te osoby wykonują na przykład coś strasznego typu pedofilia? Jeszcze byłabym w stanie zrozumieć, gdyby któryś z nich miał taką intencję i prowadził jakąś walkę z osobami, które wykorzystują dzieci, doprowadzają do strasznych rzeczy. Jeszcze takie intencje byłabym w stanie zrozumieć. Tutaj nie o to chodzi. Chodzi o czysty wojeryzm, o zwykłe zaganianie i doprowadzanie ludzi nawet do samobójstw. O nękanie i wśród ludzi starszych, nękanie po prostu wszystkich, do kogokolwiek tylko potrafią się włamać, do jakiejkolwiek kamery. Robią to nie tylko kamerom, tym na tych kamerach w Polsce. Materiały pokazuję później. Teraz jest wstęp, natomiast później pokażę print screeny z całego ich wpisu, który na moment obecny wciąż bez zalogowania jest dostępny na portalu wykop.pl i te filmy i te nagrania
są dostępne pod bardzo wieloma nazwami użytkowników. Bardzo wielu użytkowników YouTube to robi i na tym zarabiają. Pokażę też poziom po prostu zwyrodnienia i nikczemności, do czego są zdolni. Dlaczego to robią? Nie tylko dla pieniędzy. Głównie dla sadystycznej, orgiastycznej potrzeby wyżycia się i sprowadzenia po prostu ludzkiego nieszczęścia. Jak to wiąże się z moją sprawą? Ja zostałam doprowadzona czymś takim, nie do kamer, ale do włamania mnie do telefonów, do komputera i do w dużo gorszym wymiarze, przez Claire. Moja sprawa jest tak wysoko, idzie tak wysoko, że i sięga tak wielu poziomów, ale sięga także Claire'u. Organizatorem tego jest jeden z głównych Claire'ów w Polsce, dość słynny. O tym, ten problem, moją sprawę zarysuję na końcu tego programu, tylko bardzo, bardzo pobieżnie, ponieważ nie jestem w stanie w ciągu jednego krótkiego nagrania wyjaśnić wszystkiego. Teraz wracam do tego materiału. Co zobaczyłam wtedy? Myślałam wtedy, nie będąc użytkownikiem stałym wykopu, że to może jest z przeszłości. Nie wiedziałam, czy przypadkiem ten materiał na przykład nie pochodzi z iluś lat wstecz, ponieważ nie znam dobrze działania wykopu. Wczoraj lub kilka dni temu, wprowadzając do wyszukiwarki jakieś inne słowo, ale zaczynające się na podobne litery, znowu przekierowało mnie, ponieważ kliknęłam przypadkowo, znowu przekierowało mnie na ten sam wpis. Okazało się, że zostały dodane nowe wpisy i że cały czas to działa. Kilka dni temu w internecie, i słusznie, dowiedziałam się o tym z Facebooka, po prostu strona, którą polubiłam, jest to organizacja Twoja Sprawa, walcząca nie tylko z pedofilią, to oczywiście, ale nie tylko z pornografią, ale i z seksualizacją ogólnie, czyli z poniżaniem kobiety, mężczyzny także, w przestrzeni w ogóle. I ci ludzie dodali, ja to zobaczyłam na stronie głównej, link o skandalu, który wybuchł kilka dni temu na temat jednego z użytkowników YouTube, który postanowił przejść na najwyższą formę nikczemności. Zrobił coś takiego, że rozmawiał z 13-letnią dziewczynką, którą wprowadzał w błąd. Ona myślała, że jest na prywatnej rozmowie z nim, że rozmawia z nim prywatnie. Tymczasem oglądało to około 30 tysięcy osób. Namawiał ją wielokrotnie, stosując na niej szantaż emocjonalny, do rozbierania się. Ona po prostu, ja wiem jak to działa, wiem jak ten mechanizm działa, próbowała udawać, jak to dziecko, tym bardziej dziecko jest bardziej jeszcze zdezorientowane, próbowała udawać taką twardą i iść po tej linii, ponieważ dziecko wtedy jest skonfundowane i próbuje udawać. W jej głosie były pewne takie elementy, które mogą wskazywać, które poruszano, że ona tego chciała. Nie, to tak nie działa. Każdy przyzwoity dorosły, nawet gdyby dziecko samo chciało się rozebrać, co nie jest tym przypadkiem, nie ma zastosowania w tym przypadku, każdy dorosły jest odpowiedzialny za wykorzystanie dziecka, niezależnie od tego, cokolwiek dziecko błędnie by chciało. Nawet ludzie, którzy już skończyli 18 lat, wciąż mogą podlegać mechanizmom perwersyjnym, zresztą wszyscy im podlegamy do pewnego stopnia. Więc on namawiał ją do rozebrania się. To już przelało czarę goryczy, także w moim mniemaniu. U mnie także, po prostu w tym, co ja zobaczyłam. Widziałam to bardzo krótką część tego materiału, widziałam sam ten moment.
Opisało to podobno kilka osób na wykopie i później tak ruszyła cała lawina skandalu, bardzo słuszna, w internecie. Przepraszam. I teraz akurat to się zbiegło z tym, że ja wprowadzałam od nowa to wyszukiwanie czegoś innego i na wykopie zobaczyłam, że nadal nękają i nadal włamują się. To nie jest ten sam użytkownik. Nie. Mówię teraz o innej grupie, bardzo dużej, użytkowników wykopu. Na czym to polega? Pokażę na zdjęciach, które wykonałam. Teraz jak wygląda niszczenie w internecie i przy pomocy najnowszych technologii? Być może nie każdy zdaje sobie sprawę, że jest zupełnie w pełni podsłuchiwany przez wszystkie możliwe instytucje, portale, przez różne jednostki, służby, że wszystko jest gromadzone, nagrywane i nie ma pojęcia, co się stanie, tak jak w moim przypadku, gdy uda się pomóc do jeszcze gorszej mafii. Mnie dotyczy działanie i nękanie przez mafię kleru. Ja będę przygotowywać materiały w mojej sprawie, ale o tym na końcu. Teraz przejdę do obrazów. Najpierw przejdę do tego obrazu, gdzie zaczęło się o sprawie użytkownika, który nazywa siebie na YouTube Góral. Ja zasłoniłam jego twarz, nie potrzebuję tego oglądać. W każdym razie to jest ta jedna sprawa. Natomiast sprawa, o której ja będę mówić, dotyczy innych użytkowników, dużej grupy użytkowników wykop.pl oraz użytkowników, którzy mają konta na YouTube, którzy właśnie zamieszczają te nagrania z włamań do kamer wszystkich możliwych, kogo tylko znajdą, na całym świecie. Jak później sami piszą, preferują kamery za granicą, ponieważ myślą, że będzie to trudniej udowodnić lub trudniej ich chwycić. Ja wtedy w listopadzie pomyślałam, że naprawdę powinnam coś zrobić, ale w tamtym czasie bardzo, bardzo wiele, wyszukiwałam bardzo wiele materiałów na temat innych spraw, na temat zbrodni na wyższym poziomie. Takich samych, lecz popełnianych przez ludzi o dużo większych możliwościach. Czyli o wszystkich instytucjach, które podsłuchują wszystkich i nagrywają na masową skalę. Wtedy też pomyślałam sobie, że jestem tak bezbronna w mojej sytuacji, ponieważ miałam przeciwko sobie całą mafię, że nie wytrzymam jeszcze kolejnych, którzy mogą zrobić mi za to wszystko, co tylko będą chcieli. I tu nawet nie chodzi o żadne tchórzostwo, tylko po prostu na dany moment nie miałam czasu sprawdzać tego wszystkiego, czy to jest z przeszłości, czy to się skończyło i tak dalej. Dlatego wtedy tego nie zrobiłam, a teraz te dwie sprawy połączyły się razem, czyli sprawa tego użytkownika i tego, że przelała się czara goryczy. Nie tylko on to robi, robi to cała masa użytkowników, nie tylko on. To jest jedno wielkie szambo i takie samo szambo zrobiła mi tak zwana inteligencja katolicka łącznie z klerem. Redaktorzy chrześcijańscy, o czym będę masę materiałów przygotowywać. Teraz przejdę, więc to nie dotyczy tego użytkownika, mój program. Początkowo rozpoczyna się to dość niewinnie dla zwykłego, dla kogoś, kto nie czytał całości. To jest ten wątek, tak się nazywa ten wątek i to jest kolejni użytkownicy będą pokazywani na dalszych obrazach, organizują to, co mówiłam. Jesteś sławny i tak dalej. Część z obrazów będę pomijać, każdy może sobie zbliżyć. Ten jest akurat złej jakości, kolejne są lepszej.
Każdy może zbliżyć, zatrzymać film, przeczytać dokładnie, co robią. Rzeczywiście kilka obrazów wtedy wykonałam w listopadzie. Tu pokazuję. Natomiast nie miałam sił po prostu dalej tego prowadzić wtedy. Teraz już przelała się czara goryczy. Wybaczcie, niektóre rzeczy będę czytać. Część osób, domów, wszystkie osoby zakryłam, ponieważ tam będą nagrania normalnie z domów, ludzi. I ja tych wszystkich domowników czy z zakładów pracy, ja zakryłam twarze tych ludzi oraz ich sylwetki. Ale to będzie w dalszej części. Wybaczcie, że długo mnie nie ma, że długo nie ma streama. Praca plus choroby zbyt bardzo dotykają, żeby cokolwiek. Nerwica histeryczna, praca do tego, inne obowiązki i człowiek nie ma czasu na streamy. Będę w lepszym stanie, to odpalę. Na razie odpada. Praca? Przecież sławni youtuberzy, aka Rafa Tusy, zarabiają tyle i tyle. Kiedy powrót Omegle? Omegle, jak się dowiedziałam, nie miałam pojęcia. To jest jakiś portal, jeden z wielu, na którym logują się dzieci także. Mogą się zalogować dzieci od 13 roku życia. Jak sądzę, tam jest raj pedofilów, pewnie. Oczywiście, tak jak w całym internecie, grasują wszyscy możliwi zwyrodnialcy, ale właśnie tutaj jest mowa też o Omegle, co znaczy, że ci ludzie są obeznani w tego typu sprawach. Mirki, ale jakim funduszem trzeba dysponować, by zainstalować w domu jedną kamerę plus oprogramowanie, które zacznie nagrywać i wysyłać materiał w chmurę w momencie wykrycia ruchu? I jak to zrobić tak, by nie stać się gwiazdą streamów Mysteriusa? Ech, kiedyś to były streamy. Oznacza to, że oni robią to od dłuższego czasu. Nie wiem jak długiego, ponieważ niektóre wpisy są 5 miesięcy temu, 6 miesięcy temu, a już w tych wpisach mówią, że kiedyś to były streamy. Oznacza to, że prowadzą taką działalność bardzo długo i bardzo długo nękają ludzi, także osoby starsze. Kiedy w nocy słyszysz jakieś dziwne dźwięki, ale przypominasz sobie, że Mysterius prowadzi stream. Jeśli kamera jest na przykład w łazience, czy w kuchni, czy w sypialni, nagrywają to i puszczają to naprawdę, puszczają to na YouTube. Ma to masę wyświetleń. Po co i kogo to interesuje? Natomiast jaki szok to jest dla osób, które w danym momencie staną się ofiarami takiego nękania? Streamu Państwowicz, Mysteriusa i tak dalej. Nie mają pojęcia, że oni sami są także podsłuchiwani przez wszystkie instytucje państwowe. Coraz więcej amatorów pcha się do zabawy, ale chyba zapomnieliście o naszych koleżankach. I tutaj było zdjęcie jakiejś młodej osoby i nie wiem, czy jest to osoba nękana, czy osoba nękająca, dlatego zakryłam jej twarz. Idę po butelkę, lepiej po żarówkę, obstawiałem, że pęknie, ale nie pękła. Na streamie darmowy hinduski show up to jest serwis, gdzie ludzie wystawiają swoje współżycie i wszystkie najbardziej ohydne preferencje. To właśnie proponował mi także zwyrodnialec, który był w tym domu, między innymi oprócz tego, że przyłapałam go na onanizowaniu się do filmu o 13-latkach. Idź pan z takim lagiem. Części rzeczy nie będę czytać, natomiast będę czytać tylko te fragmenty, które pokażą, że włamują się do prywatnych domów, mieszkań, do biur na kamery. Oczywiście na kamery, co oznacza do tych domów.
Tutaj są zdjęcia z domów. Starałam się zakryć jak najwięcej. Pokazana jest data 28 grudnia 2017 roku. Czy ktoś chce ze mną powkręcać sebiksów na omegle? Mogę odpalić streama na YouTube, więc obejdzie się z benizami, ale wyskakujący papaj w momencie... To jest akurat bełkot, ale nie chce mi się tego czytać. W środę o 20 odpalam. Planuję kilka rzeczy jako dodatki, ale to się okaże, czy wszystko pójdzie według planu, bo do środy długi czas. Będę budować nową paczkę dźwięków. Wszystkie stare, oprócz pukania, robią out. Jakbyście mieli propozycję jakichś fajnych dźwięków otoczenia, żeby Janusze lepiej się nabierały, to napiszcie w komentarzu. Dodam do listy. To jest to samo. Moje żydowskie pianino w sklepie się sprawdzi. Jakaś muzyka. To może być dobre, tylko lekko podgłośnić. To jest prawdopodobnie jakiś film, czyli dźwięk z broni akustycznej. Police-Rate Sound Effect. Czyli wiedzą także o istnieniu takich broni. Drodzy oglądający, drogie wykopki, przysłuchując się i tak dalej. To jest znowu bełkot. Staram się szukać tych, ja już to wielokrotnie widziałam, ale staram się szukać tylko tych fragmentów. Nie mam czego i tak dalej. Na PayPalu zawsze trzymam jakąś kasę, żeby tam stała na wypadek, jakby zaczęli donaty wycofywać. Donaty to są darowizny, ponieważ ludzie jeszcze im za to płacą. Nie dość, że oglądają, nie dość, że oni na tym zarabiają, to ludzie im jeszcze za to widocznie płacą. Kiedy Odyn znajdzie nowy numer, czyli nową kamerkę. To są takie... Ja starałam się po prostu wykonywać ten materiał po kolei. Część pomijałam, ale żeby zachować jakąś taką po prostu chronologię. 3 miesiące temu, tam było wcześniej tydzień temu, 3 miesiące temu. Kurde, weź wywal ten czat na YouTubie. On zapompowuje cały czat ze strony, a ty się jeszcze ich słuchasz i co kamerkę zamiast rozegrać delikatnie podchodami, to dajesz im ruchanie albo inne dźwięki na dzień dobry, które od razu cię zdradzają. Nie powinieneś się nimi sugerować, bo to są dzieciaki z podstawówki i gimnazjum, których jeszcze nie przestało bawić słowo kupa. Oznacza to, że osoby wśród oglądających, oni tak zrozumieli, że są dzieci z podstawówki i z gimnazjum. Czyli, że oni tak uważają, że biorą w tym udział także ludzie, dzieci i że te dzieci też to bawi. I że jeszcze sugerują właśnie, aby dodawać ruchanie, odgłosy ruchania. Właśnie moim zdaniem tak, jak była akcja w restauracji, to puszczanie jakiejś syreny jest i tak dalej, bo przecież to nie leci jakoś mega głośno, więc nikt nie uwierzy, że to jakiś alarm. Czyli znaczy chodzi im o to, żeby puścić alarm, aby ktoś naprawdę uznał, że jest to alarm i to byłoby zabawne. Za to jak puścisz jakieś jęki, to ludzie się zmieszają i jest ciekawiej. Tylko, że te seksy lecą w ostateczności, jak każdy ich chce i niezbyt jest wybór. Jak jest kamera za uchem jakiegoś kolesia w recepcji, to co mogę puścić? Tak czy siak, on się szybko skapnie, że ja to ja. Jak za to jest kamera dalej od człowieka, to przecież puszczam powoli jakieś pukanie, szeptanie i inne dźwięki otoczenia. A jak raz czy dwa na już wcześniej spalonej kamerze, z której nic większego nie będzie, puszczę coś, co większość chce, to nic się nie stanie. Bez różnicy, skapną się, czy to będę puszczać pukanie, czy jakąś muzykę losową, tylko że wtedy jak puszczę tą losową muzykę, to nie będzie hur, dur, nie słuchasz nas. Imho, w tym przypadku granie na cicho nie ma sensu, spalone tak czy siak, to można spełnić prośbę większości, bo wszystkim to powinno być obojętne, jeśli kamera za minutę i tak zostanie wyłączona. To oznacza, że
no po prostu puszczają także pukanie, szeptanie. I to oznacza, że jeśli jakaś osoba nękana pójdzie do prokuratury, na policję, ci mogą ją wrobić i wysłać do psychiatryka, ponieważ psychiatrzy już tylko na to czekają. Tutaj dalej. A kiedy on ma, od kiedy on ma tyle widzów? Pamiętam, jak jeszcze jakiś czas temu wchodziłem, to było po max 100-200. Teraz jest, co pokażę na końcu, jest po kilka, po kilkanaście tysięcy. Tu są prawdziwe osoby, chyba z biura lub z ich mieszkania. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie klekowisko, czyli przygotowują nękanie tych osób dalsze. Tu była twarz w szoku po prostu kogoś, ponieważ zaczęli mu coś puszczać z kamery. O ile jeszcze osoby młodsze mogą po prostu wyłączyć kamerę, telefonu już się nie da, jeśli ktoś włamuje się komuś do telefonu, a ktoś ma innych na utrzymaniu lub coś w tym znaczeniu, telefonu już nie da się wyłączyć. Kamerę jeszcze można wyłączyć. Zamiast fajną kamerkę z potencjałem przekształcić w domowe paranormal activity, czyli działalność paranormalną, gdzie zabawa trwałaby z 5-10 minut, to puszcza haha, seks, ruchanie, XXD, wielki śmiech, bo gimbaza na YouTube tak mu sugeruje. Oni wyłączają dobre kamerki po 30 sekundach i koniec zabawy. Super stream i tak dalej. Nie pierwszy. Wcześniej jak oglądałem, były dobre, jak trollowali starszą parę w kuchni. Ale czat zaspanowany, żeby puścić papieża albo innego gówno typu pierd. Ja nie wiem i tak dalej, on to w ogóle słucha czatu. Puścić obcokrajowcowi barkę albo innego papieża. Albo Rafoniksa. Zresztą widzę, że na stronie nadal 160 osób tylko, więc no nie dziwne, że taka patologia się zrobiła po dodaniu YouTube'a. No ale co zrobić? 22 chyba tysiące subów, hehe, gospel, siemia, ale fajnie, ahahach. A ja wam udowodnię, że nie macie racji. Koleś na łóżku, pukanie i po kolesiu. Recepcje, gdzie babki miały kamerę na uszach, ciężko nawet tracić czas na pukanie wtedy. I tak wiadomo, co będzie dalej. Czytaj wyłączenie kamery, więc można spełnić YouTube'owe fantazje o czymkolwiek, bo to jeden pies. Jaka kamera, takie dźwięki. Jakby były jakieś naprawdę z potencjałem. Nie wiem, Janusz w innym pomieszczeniu poza kamerą, my w innym, coś jak trenuj z Mussolinim, to można by pukać i się śmiać. Dziś, nawet kiedy próbowałem pukać, to zero reakcji, bo za głośno, ktoś już wcześniej tam był, czyli koleś wiedział i wyłączał. Oznacza to, że nękają po prostu tak wiele osób. I że wielu użytkowników tak robi, nie tylko z Polski, czyli po całym świecie, po prostu cały... No to jest piekło. Nie pierwszy. Wcześniej jak oglądałem, były dobre, a to już czytałam. To jest śmieszne, 20 wieków po przyjściu na świat Jezusa Chrystusa. Użycie zdjęcia osoby, która najprawdopodobniej albo jest wygłodzona, albo jest w jakimś ciężkim nieszczęściu. Użycie nawet jej zdjęcia z takim tekstem: Look at me, I am talking from the camera. Popatrz na mnie, mówię z kamery. I to jest śmieszne. W środku chrześcijańskiej Europy, w katolickim kraju, wśród osób i wszyscy niewinni. Ludzie, zgłaszajcie kanał Mysterious, bo on oszukuje widzów z celami. Ja przynajmniej robię celę. Tak więc to są kolejni użytkownicy, którzy albo tworzą takie streamy, albo po prostu wiedzą o tym i w tym uczestniczą. Na lepszy mikrofon Samsung, tutaj model, 300 zł. Chcą zarobić na lepszy mikrofon. Tam gdzieś jeszcze było, albo będzie wspominane, że także na piwo, albo na picie. Tutaj są konkretne biura, myślę, że to jest jakieś biuro. Pamiętacie, jak większość czatu była ze strony, a nie z YouTube'a,
Kiedyś to była kurwa. Kurwa. Aha. Kiedyś to było kurwa. Czyli jak było wspaniale. Oznacza to, że robią to od dłuższego czasu, jak mówiłam. Czy tylko mnie denerwują te dzieci, co kamerkę piszą porno, seksy i tak dalej. Misterius, nie sugeruj się proszę tym za bardzo, raz na jakiś czas spoko fajnie, ale widzisz, że oni chcą co kamerkę seksy, czyli co pokaz, oni tak twierdzą, tak ten użytkownik twierdzi, że dzieci, czyli wiedzą, w ich rozumieniu wiedzą, że biorą w tym udział dzieci, po pierwsze, te dzieci piszą im, że chcą, aby ci zamieszczali w tych domach u tych nękanych osób porno, seksy i oni jeszcze to robią. Tak więc chyba nie ma na to słów. Zamiast fajną kamerkę z potencjałem przekształcenia, to już czytałam, ale tucznik musi mieć ból w ten czas. Nie żeby coś, ale ostatnio poziom streamów wyraźnie spadł. Czyli oni dyskutują, że wśród nękania jest jeszcze pewien poziom. Mysterius, palisz kamerki jedna po drugiej, puszczasz ciągle te same bezbekowe dźwięki, porno, pierdolce, ISIS albo Allahy, proponowane przez plebs z czatu YouTube. Całkowicie ignorujesz obecność drukarek albo podobnych urządzeń, które mają duży potencjał na dalsze rozkręcenie akcji i tak dalej, i tym podobne. Zawsze czułem, to jest bełkot, tego jest dużo więcej, tych obrazów, gdybym chciała wykonywać, byłoby dużo więcej, ja wykonałam tylko niektóre. Nie przeszłam do końca tego posta, mam gdzieś tam te print screeny, ale to po prostu zbyt długo by trwało. Ja skupiłam się tylko na tym, aby pokazać, że to się rzeczywiście dzieje. Do na czasie, póki co się nie załapałeś jeszcze, ale już 16 miejsce na playliście na żywo na polskim YouTubie masz. Sprawdziłem w trybie incognito niezalogowany. Czyli oznacza, że jest jakiś sprawdzałem w trybie na żywo na polskim YouTubie, czyli jest jakiś rodzaj nagrań na żywo. Aha, tak, tak, bo rzeczywiście YouTube ma na żywo. W każdym razie, jeśli sami siebie nagrywaliby na żywo, no to jeszcze ich problem. Streama znacjonalizować, czat i tak dalej. Kiedyś pamiętam ledwo 500 widzów, w dymach max 900, a teraz pięknie 10K i rośnie. 10 tysięcy i rośnie. O kogo chodzi? O tym Przemsonie mówię, co w symulatory gra. Daj link, bo dalej nie wiem, o kogo chodzi. Taguj to i tak dalej. Wiesz, że to oznacza koniec super streamów, a początek niezłego. Z innymi też tak to było. Przechodziłem to już siedmioma streamami, więc wiem, co mówię. Trudno mi to zrozumieć, ale wygląda na to, że albo tworzył ten użytkownik 7 streamów, albo brał w nich udział. Tam w kodzie, żeby ci, co prawilnie głosują, to jest bełkot techniczny, jak rozmawiają technicznie, jak ulepszyć nękanie. Prawdziwe dymy, tylko tutaj, nie tam jakieś alkomenele. To jest ten stream, czyli to jest jakby prywatna wersja tego, gdzie prywatnie zbierają się, dokładnie tak jak grupa, która nękała mnie. Mieli prywatny tak zwany czat, gdzie prywatnie odsłuchiwali cały czas na bieżąco, a w moim przypadku inaczej, ponieważ w moim przypadku sprawa idzie dużo, dużo grubiej. Algorytmy, ponieważ moja sprawa sięga dużo wyżej, dużo większego skandalu. Algorytmy podawały im słowa, hasła i zamieszczali to na swoich tablicach. Nie zamieszczali tego w jakimś... Ja nie wiedziałam, gdzie oni mnie podsłuchują, tylko po prostu miałam to pokazane
na ich tablicach ze słowami, hasłami, co robię na bieżąco. Nie na mojej tablicy, ponieważ wtedy miałabym dowód, że oni przychodzą nękać mnie. Na tym to polegało. Oraz było to na miejscu, tutaj działo się osaczanie i nękanie na miejscu. Brzmi jak typowy stream, ale to jest jak on te dźwięki puszcza. On się wbija na kamerki czy kompa? Nie ogarniam, jak to działa. Kamerki mają głośnik wbudowany, żeby móc alarm puścić i tak dalej. Kamerka jest podłączona do internetu i jak nie ma hasła, to można się z nią połączyć, oglądać i grzebać w konfiguracji. Proszę zwrócić uwagę, jeśli potrafią zmienić konfigurację, bo oczywiście potrafią, to w takim razie, jeśli Państwo umieściliby w domu u swojej chorej matki, która, nie wiem, jakaś miała przejścia, kamerę, żeby czuła się bezpieczniej, a już na przykład coś by się stało wcześniej w domu, nie dość, że ona zostałaby nękana odgłosami w domu, nie dość, że przysięgałaby, że cały czas coś się wydobywa z kamery, albo nie wiedziałaby skąd, ponieważ to jest pukanie, więc chodziłaby do drzwi, że jest nękana, bałaby się, dostałaby zawału serca, że ktoś puka do drzwi i oni potrafią kilka godzin włączać pukanie. Taka starsza osoba oczywiście nie wiedziałaby, że to ten dźwięk wydobywa się z kamery. Po prostu umarłaby ze strachu. Po drugie, jeszcze na dodatek potrafią zmienić konfigurację, czyli w momencie okradania domu, niekoniecznie przez nich samych, okradania domu, oczywiście mają wszystkie, cały obraz z domu przez takie kamery, więc wiedzą, gdzie Państwo kładą pieniądze. I proszę być teraz takim wyluzowanym, jak to byli wszyscy wyluzowani w mojej sprawie, zaś w momencie, kiedy próbowałam oddać im 1% tego, co zrobiono mnie, nie byli już wyluzowani. Wobec siebie oczywiście nie byli wyluzowani. Proszę sobie teraz wyobrazić, że grupa około 10 tysięcy osób, 5 tysięcy, ma dostęp do waszego domu. Wesołe? Będzie dużo bardziej wesoło w moich późniejszych materiałach. Wpadła kamera ze siłowni we Włoszech. Może to nasz kochany i uwielbiany Italiano postawił sprezentować taki sprzęt swojej ulubionej siłowni, bo nie wiedział, co z tym zrobić. How to suicide? Jak popełnić samobójstwo? Samobójstwem nazywają dezaktywację konta na Yahoo. Data 17 grudnia 2017 roku, ale tam będzie dużo gorzej dalej, że nie oni konkretnie, lecz użytkownik inny pisze o tym, jak doprowadzono chłopaka autystycznego do samobójstwa. Za chwilę do tego dojdę. To są ich zdjęcia zamieszczone publicznie z portali Yahoo, tutaj mają swoje... Ja Cię szanuję za streamy mocno, jestem chyba zawsze na wszystkich, ale proszę Cię, miej Ty litość i nie pokazuj tego rakogennego czatu z YouTube na streamie. Tutaj proszę sobie przeczytać, proszę sobie zrozumieć z kontekstu. Ten obraz jest dłużej pokazywany, można zatrzymać, nie będę się na tym skupiać, nie będę po prostu czytać wszystkiego. Na stronie bywa po 300-500 osób, a na YouTube w dobrych lotach 3000, więc chcąc czy nie chcąc, muszę zwracać uwagę na ten drugi czat. Mnie też te i porno irytują, chociaż te 100 razy bardziej, dlatego tych wywaliłem na stałe, a porno puszczam najrzadziej jak się da, no ale jak pół czatu spamuje, żeby to puścić, a kamera jest i tak stracona, to ten jeden czy dwa razy puszczę, żeby potem nie było, że hurdur, nie czytam czatu. Wiadomo, ja to rozumiem, ale jakby jednak myślałbym nad rozdzieleniem, bo te bezbeki psują cały czat. Czyli tutaj są sprawy techniczne, nad nękanymi dyskutuje się, jak ich nękać lepiej. Sprawy techniczne to też tak słabo. Tutaj próbuję to czytać, ale nie będę wszystkiego, ponieważ dalsze rzeczy są dużo, dużo gorsze. Tutaj właśnie ten użytkownik mówi, wiecie, co się właśnie stało 4 miesiące temu, czyli mówi o, w takim razie mówi o grudniu 2017 roku. Wiecie, co się stało? Dzwoniła do mnie mama Ezio,
i okazało się, że chłopak popełnił samobójstwo. Powiesił się na kablu od kamerki, zostawił list pożegnalny, w którym napisał, że nie może znieść szykanowania go w internecie. Brawo! Mam nadzieję, że odpowiednie kroki zostaną podjęte. Zostało już złożone zawiadomienie do prokuratury. Czemu nie możecie normalnie pisać, komentować, rozmawiać, tylko musicie szykanować najsłabszych? Nawet sobie nie wyobrażacie, co ten chłopiec przeżywał. Nie miał żadnych znajomych, był autystykiem i bał się wychodzić ze swojego pokoju. Jedyne, co miał, to kamerkę i majtki, a nawet to mu zabraliście. Nie pierwszy raz spotykam się z takim aktem przemocy w internecie. 2 lata temu również mój znajomy z Last FM popełnił samobójstwo, bo dużo ludzi w internecie się z niego śmiało. Myślałem, że ten przypadek był wystarczająco nagłośniony, ale mylę się. Brawo, wykopowe trole. Tak trzymać. I czy te słowa zmieniły cokolwiek? Nie, absolutnie nie. A co jeśli on się czołga, być może to nie nawiązuje do tamtego wpisu, ale a co jeśli on się czołga pod stołem za tą zasłoną? Misterius tak go wystalkował, że cały jego dom zna XD. Chciał się wysrać, stał się internetowym fejmem, Włosi go nienawidzą, sprawdź jak to zrobił. Breaking news, świeże wiadomości, grupa Januszy niszczy życie szefa włoskiej mafii. To jest piękne, jak grupa Polaków może zje wieczór przypadkowemu Włochowi. XDD, wielki śmiech. To jest piękne, to już czytałam. Leci już stream o 20:00, XD już się skończy. Ech, Italiano wystalkowany i przerażony strasznie. Ha, 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 o kurde. Człowiek Boiler. To na dole to siedziba moderacji portalu wykop.pl. Tutaj zamieszczam oczywiście zdjęcie inne. Zamieszczam zdjęcia jakieś używając internetu. A ta jest, tu jest na dole napisane, lecz nie chciałam objąć całość, ale nie zdołałam. Tu jest napisane cam, czyli kamera. Ty plusujcie. Nie plusować to B. Dobrze, tego nie będę czytać. Potrzebna reforma moderatorów. Typ wchodzi na niezabezpieczone kamerki innych ludzi. Dymy większe niż u tucznika. Te akurat nie trudno przebić. Czyli dymy większe niż u jakiegoś innego użytkownika, który cokolwiek tam robił. To jest wszystko. Wszyscy do Pana Jezusa. Wszyscy są dobrzy i wszyscy są niewinni. Powinno być jakieś ograniczenie. To jest nie. Na grupie już widać rak. Obawiam się przyszłości. Tego nie. Szczerze mówiąc, nie posiadam linku. Musiałby ktoś inny dać, bo mnie nie ma na grupie. Nawet nie wiem, jak została nazwana. Tutaj podają link do grupy na Facebooku. Szczerze mówiąc, mi te oba czaty w sumie nie przeszkadzają. Dobrze, do tego to sobie można przeczytać, zatrzymać film. Ej chłopaki, ogólnie żarty z ruchaniem. Czy leno, paleno to nie do wcipy? Zróbcie coś bardziej kreatywnego niż tylko życzenia zasranych gimbusów z YouTube'a. Postraszcie ich, ogarnijcie coś w języku, a nie wszystko na od i jeden schemat. Ostatnio nie było ruchania właśnie i nie wiem, co się stało, że zmienili zdanie. Racja, brakuje trochę kreatywności w nękaniu. A kto mi tu puszcza dźwięki, ja się pytam. Zapraszamy na streama. Ale przecież go nie musisz oglądać. Dla mnie na przykład Magical było żałosny, więc go nie oglądałem. Tego... Zgadza się, za dużo żenady jest na streamach, bo o ile śmieszne jest puszczanie komuś pukania do drzwi czy lejącej się wody i patrzenie, jak szuka po mieszkaniu, to puszczanie Rafoniksa, Golców czy innych cypisów, których żaden Meksykanin czy Włoch nawet nie zrozumie, to tylko pożywka dla gimbazy. Podobnie z Hitlerem,
którego może zrozumieją Niemcy czy Austriacy, ale na przykład dla Azjatów to praktycznie nieznany głos. Całkowicie się zgadzam, ci Golcowie tam to nieporozumienie, powinno być właśnie tak, że przekaz jakoś dostosowany do kraju, jak już mają jechać na ostro, a nie na przykład pukanie czy szkło, to powinno być coś jak Hitler dla Niemców, czy przemówienie Trumpa o Meksykanach dla Meksykanów. Tutaj jest chyba czas trwania streama, albo co zrobić, tutaj akurat nie mogę przeczytać, ponieważ to jest niewyraźne, co zrobić, gdy kamera śpiewa i mruczy, czyli po prostu wprowadzają tak jak te osoby później będą szukać na przykład, co zrobić, ponieważ osoby w szoku mogą nawet pod takim hasłem wyszukiwać. To jest prawdziwa, tu była prawdziwa twarz, to jest prawdziwe zdjęcie właśnie z ich znękania jakiejś osoby, w którym z krajów chyba wschodnich. Ty ku, no nie wiem jak tam ten twój Kim Jong, wozili go na po Korei i siadł na butle i tak dalej, to jest ten bełkot użytkownika. Mój honor to wierność i on rzeczywiście zamieszcza tutaj print screen z tej właśnie kamery tej osoby i oni to sfilmowali, tę osobę, chyba podczas snu, ona wybudzona. W każdym razie tak bawi się towarzystwo i to jest śmieszne. Przypominam, że dziś od godziny 20 odpalamy stream. Wpadło 50 nowych obiektów, czyli kamer, ciągle dochodzą z różnych zakątków świata, więc szykuje się pieniężny wieczór. Nie udało nam się trafić do jakiegoś ala meczetu. Nawet udało nam się trafić do jakiegoś ala meczetu we Francji, czy to jest? Po prostu dużo muzułmanów się tam modliło chwilę temu. Wielki śmiech. Stream standardowo lepiej oglądać bezpośrednio na stronie lub na YouTube od biedy. Patrz załącznik. Wołam spam listę. Wpisać, zapisać można się na stronie, tutaj podaję, lub klikając subskrybuj pod playerem. Tu są zdjęcia z domów, z kamer, oczywiście domowych. Tu są kolejne osoby, prawdopodobnie w domu, więc te osoby próbowały się bronić w taki sposób, że na pewno po pierwsze wykonywały zdjęcia, po drugie wykonywały nagranie, zapewne nagranie tych dźwięków, które im puszczano z kamer, żeby pójść szukać pomocy. Jeśli będą nękani długo, przez długi okres czasu, prawdopodobnie jeśli będą mieć nagrania, to jeszcze pół biedy, to wtedy ci najwyżej umorzą. Natomiast jeśli by nie mieli nagrań, tak jak starsza osoba, to zostaną przez całą mafię prawną albo odesłani, a jeśli będą się upominać o swoje prawa, będą coraz bardziej zastraszeni, to zostaną wsadzeni do psychiatryka. Tutaj jest osoba, to była tu z góry, po prostu to było nagranie, to jest chyba w mieszkaniu prywatnym, ponieważ tak to wyglądało. Oni to zamieszczają publicznie, nawet osoby, które są w różnych sytuacjach intymnych, to jest zamieszczane publicznie i oglądane z chęcią. Tutaj tworzą takie memy właśnie z nakładkami, z wiadomości, smart dom, papier i tak dalej. Tutaj było zdjęcie z rzeczywistego, to jest zdjęcie, zakryłam tutaj osobę albo z jakiegoś mieszkania, albo z biura. Smart dom, czyli doskonale wiedzą o urządzeniach smart, które niedługo będą wprowadzane, niedługo będzie wprowadzany system 5G, który was wszystkich do tego doprowadzi, tylko podsłuchującymi, nagrywającymi nie będą już dobrzy chłopcy, tacy, którzy na ulicy są dobrymi chłopcami, oni są niewinni, lecz będzie cały system łącznie ze sztuczną inteligencją. Wszystko to przygotowuje się, będzie wprowadzone w ciągu kilku lat, cały czas jest wprowadzane. Ja jestem jedną z pierwszych ofiar, która o tym mówi publicznie. Kolejne nagranie, tu chyba z biura, ponieważ tutaj były tu są zamieszczone wypowiedzi osób, żeby próbowały jakoś to, chyba to zidentyfikować, co to jest. Tutaj, przepraszam, ja tego nie zakryłam, ponieważ nie widziałam dobrze. Dopiero teraz widzę, że tu jest chyba zdjęcie jakiejś osoby. Myślałam, że to jest zdjęcie tylko kołdry, nie zobaczyłam tego. W każdym razie po prostu tutaj dali podpis babcie Popier
i tak dalej. Tu jest nagranie z jakiegoś kościoła. Ale że kościół na dziś będzie, to się nie spodziewałem. To było też nagranie z jakiegoś domu. Pierwszy raz byłem na streamie, bardzo rodzinna atmosfera, wszyscy piją herbatkę i słuchają religijnych pieśni. No to są takie właśnie, telefon, papier. Pamiętacie Janusza szukającego konia, Arabów z budki z kebabem, gościa z klamką, który na nas się darł? To wszystko i trochę nowości będzie w poniedziałek. Także chciałbym Was powiadomić i zaprosić na poniedziałkowy stream, który odbędzie się o godzinie 20. Grafik streamów na ten tydzień wygląda. Ale po co mieliby to robić? Takie zadawano mi pytania w przypadku Kleru. Niemożliwe. No zwykli ludzie to tak, ale Kler... To był przypis do mojej sprawy. Tak wyglądało nękanie mnie i tak wyglądało śmianie się również z tego nawet, że dawałam żywność tutaj osobom, które do mnie przychodziły. Dlatego wtedy wybuchłam płaczem, a byłam w szoku, straszliwym szoku. Do tego doprowadzili mnie zwyrodnialcy, którzy nękali mnie. A później przyszli jeszcze gorsi, to znaczy ci, do których, którzy mieli mi pomóc. Są zobowiązani prawem boskim i ludzkim do pomocy osobie bezbronnej. Wobec takiej sytuacji każda osoba jest bezbronna. Elo, dziś to co zawsze i tak jak zawsze. Start o godzinie 21. Przejrzyjmy m.in. pozostałości poprzedniego streama, ale już mogę powiedzieć, że wrócił budynek z tymi akwariami i od niego zaczniemy chyba. Do tego wrócił ten cały Italiano, co bywa często na streamach. Pojawia się też trochę nowych kuchni. Stream potrwa tak z godzinę, następny będzie jakoś w tygodniu zrobiony, prawdopodobnie w poniedziałek, bo wtedy Ejrotkę będzie mieć więcej czasu. Wołam spam listę i tak dalej, czyli tutaj są po prostu nagrania z konkretnych domów, gdzieś tam. Inwestuję w dźwięk, co by skończyły się problemy z za cichym, głośnym mikrofonem. Tutaj dalej są problemy techniczne omawiane. I tu są rzeczywiste, dzisiaj sfotografowane lub wczoraj, linki i profile YouTube, które na tym zarabiają. To są osoby, które były rzeczywiste, albo przypuszczam, że są rzeczywiste, na przykład tak jak tutaj przypuszczam, zakryłam ich twarz, pomimo że... I to są po prostu wyświetlenia. To są różne awatary, czyli różni użytkownicy, biorący albo i nie w tamtych rozmowach. W każdym razie ja tylko zaczęłam wprowadzać początek i to mi się pojawiło, gdybym wprowadzała więcej. Co będę to po prostu demaskować, to w przyszłości za kilka dni to pokażę. Jak nie to coś to innego w mojej sprawie. W każdym razie kamerze od alarm bombowy i ewakuacja. Oznacza to, że również alarm bombowy gdzieś tam wprowadzają. Prawie 6 tysięcy osób to ogląda. Mysterius i o, srany Murzyn dzwoni do szefa, niezabezpieczone kamery. 6 tysięcy osób prawie ogląda. Mysterius wkręca na niezabezpieczonej kamerze restaurację. Mysterius, wchodzimy na niezabezpieczone kamery. Mysterius, shot live, niecenzuralne akrobacje, czarnoskórego małolata. Mysterius puszcza Niga do Murzyna, a on wstaje i zapewne szuka. Mysterius puszcza Daniela Magica u kogoś w domu. To chodzi właśnie głównie o osoby prywatne. W moim programie tutaj, w tym nagraniu, chodzi głównie o osoby prywatne. Jeszcze no, pół biedy, jeśli to są gdzieś w jakichś urzędach, gdzie może szum nie pozwala słyszeć tak dobrze i po prostu zanim się ktoś zorientuje, to jakoś sobie ludzie poradzą. Natomiast jeśli osoba jest sama w domu, to jest zupełnie co innego. Mnie o ten aspekt chodzi. Łamanie na kamery, Rosja i kłótnia o Putina. Welcome to the chaos, bardzo niespokojny facet, witaj w chaosie. Ojciec się nabrał, że ktoś puka do drzwi, a to dźwięk z kamerki,
Tu są tysiące wyświetleń, 700, tutaj 12 tysięcy wyświetleń. ISIS w markecie, ziomek w żółtej koszulce, wydygany. Oznacza to, że na przykład jeśli osoba jest zastraszana, dajmy na to, ma jakieś wielkie problemy w pracy, a jeszcze dojdzie to i ona na przykład myśli, że to robią ci, którzy robią jej problemy w pracy, bo nie będzie, to po prostu jest piekło. To jest piekło. Puka do drzwi i wyzywa Włocha, a ten nagrywa wszystko, no bo ponieważ nie może się, chce jakoś się obronić. No jedyne co może wyłączyć kamerę, więc w tym momencie jeszcze wyłączenie kamery i odinstalowanie systemu w domu jest jeszcze jakimś rozwiązaniem. Natomiast w momencie włamania się na wszystkie telefony, komputery, na telefon, bezustanne nękanie na telefon, gdzie nawet ma się możliwość później usuwania SMS-ów, które się wysłało, lub usuwania z listy przychodzących połączeń, to jest zupełnie inny temat. Puszcza seksy, młoda dziewczyna nie wytrzymuje. Mysterious Shot Life, efekt Hiroshima, to jest sypialnia kogoś. Tutaj nagranie tylko to dotyczy, 2,2 tysiące wyświetleń. Mysterious puszcza seksy dzieciom. Nafurana niewolnica. Tutaj jest ten profil, ale tych profilów jest dużo, dużo więcej. Ponieważ ja to wprowadziłam według tego słowa wyszukiwania, natomiast dużo, dużo więcej użytkowników tak robi. To jest cała wielka grupa, którzy tak tym się bawią. Proszę zobaczyć, ile osób zasubskrybowało ten kanał. Pokazuję dla przykładu. 45 tysięcy ludzi. Ich interesuje, żeby oglądać nagich innych ludzi i żeby ich nękać. I to nie mówię tak, jakby na przykład wiedzieliby, że jakieś osoby albo przypuszczaliby, chcieliby sprawdzić, czy nie są pedofilami, czy czegoś takiego nie robią, to robiliby to dyskretnie, inaczej, być może to jeszcze nie, ich intencja byłaby inna, natomiast tutaj ja mówię o czymś zupełnie innym. Mysterious, sprawdza jakość swoich kamer w Polsce. Siedzisz sobie spokojnie w pracy, a tu nagle wkracza. I tu po kolei są biura, domy, trolling murzynków, którzy już nie wytrzymują, XD. Mysterius kamerki, zabawa puszczania dźwięków, chyba w jakimś biurze. Mysterius próbuje odzyskać kamerkę, to jest dalej, włamanie na kamery. Tutaj są chyba inne obrazy, te nie dotyczą ich. Te trzy nie dotyczą ich, tylko ten jeden. Ale zakryłam wszystko. Tutaj jest prawdopodobnie konto na Yahoo. Kamerki, ludzie nie wiedzą, co to za dźwięki w domu. Natomiast tutaj pokazuje, że być może tutaj były jakieś rozebrane osoby, prawie rozebrane. Więc prawdopodobnie to dotyczy także, że inni to robią. Czyli, że prawdopodobnie albo w hotelach, albo gdzieś zamieszczają kamery, albo wykorzystują kamery i później... Ja mówię prawdopodobnie, nie jestem tego pewna. I później zamieszczają te nagrania w internecie, czyli robią to samo, co ci. I tutaj wróciłam już do obrazu pierwszego, co oznacza, że zakończyła się lista, tych obrazów, które miałam na ten moment przygotowany. Miałam ich dużo więcej, ale to piekło, już nie było sensu tego pokazywać. Na temat mojej sprawy, no przygotowuję materiały, więc jest tego... Taka ilość i problem jest taki, że cały, po prostu ludzie próbują się bronić od wielu lat, są nękani tak jak ja. Jest to prowadzone w ramach eksperymentów na ludziach, w ramach całego systemu bestii, który jest przygotowywany, rozwijany w zastraszającym tempie. Biorą w tym udział wszystkie rządy, dotyczyć to będzie za kilka lat każdego człowieka na ziemi. Będą materiały przygotowywane zarówno na temat nękania mnie, to wszystko wyjdzie. Tego, co mi zgotowano. Nie jestem w stanie wypowiedzieć tego, w jakim stanie byłam 2 lata temu, o tej porze na przykład, gdy już zabrała się za mnie mafia, która miała mnie obronić, do której zwróciłam się po pomoc, ponieważ nie było żadnego ratunku, jak mówię. Nie było żadnej możliwości wyjścia. Gdy zabrali się za mnie próbą wrobienia mnie w to, co mnie próbowali wrobić, jest to niewyobrażalne. A dopiero to był, myślałam, a to był dopiero początek. Czyli za każdym razem to był początek. No to już wszystko na ten moment. Dziękuję.